Wiecie, jak rozmawiam z ludźmi, jak też obserwuję ludzi, to jest taka tendencja, że ludzie wpadają w takie dwa rowy. Jeden to jest taki, że ludzie są leniami, po prostu. Myślę, że jeśli chodzi o nasz Kościół, jest to jednak mniejszość i w ten rów wpada mniej ludzi. Natomiast drugi jest taki, że ludzie zaczynają wpadać w działanie, które wywołuje u nich ciężary, wywołuje u nich napięcia. Często rozmawiają ze mną, mówią, ja czytam o tym odpocznieniu, ale ja tak naprawdę nie rozumiem, czym jest to odpocznienie, bo ja tego odpocznienia nie doświadczam. Jak to jest? Jak to jest wejść w to odpocznienie? I wiecie, chodzi o to, że fundamenty można znać, a fundamentami można żyć. I to jest bardzo ważna sprawa. Kiedy poczytamy sobie list do Hebrajczyków, tak? To jest napisane tak. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą ich, z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Do odpocznienia wchodzimy przez wiarę. Jak wszystko inne w królestwie jest dla nas przez wiarę. W większości, jak rozmawiam z ludźmi i zaczynam rozkładać to na części pierwsze, okazuje się tak naprawdę, że oni nie wierzą. Oni nauczyli się, że trzeba powiedzieć, że tak, ja wierzę, ja jestem wierzący, ale nie czują się bezpiecznie i starają się wszystko kontrolować. Kontrolować. Spinają się. I gdzie to odpocznienie? Powiadają dalej. Co czytamy? A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. To jest prosta informacja. Nieposłuszeństwo, bunt i niewiara prowadzą człowieka do tego miejsca, w którym zaczyna też odczuwać ciężary. Odpocznienie. My będziemy, wiecie, robili coraz więcej, będziemy działali coraz więcej. Tu jest też informacja, że możesz odpocząć od dzieł swoich, że możesz działać, że możesz być zaangażowany w królestwo, w szerzenie królestwa, możesz być tak naprawdę wszędzie, ale możesz kroczyć w tym w odpocznieniu. I to nie jest coś, co jest obok, ale jest to związane z wiarą, z przeżywaniem wiary, z przeżywaniem Chrystusa, z budowaniem poczucia bezpieczeństwa, z analizą swojej tożsamości. Widzicie, na koniec dnia wszystko i tak wraca do początku. I tak wraca do fundamentu. To się wszystko łączy. Jak coś zaczyna krzywo rosnąć, to później przychodzą ciężary. Przychodzą pewne pytania. Ale ja nie chcę, żebyśmy tak funkcjonowali. Jesteśmy ludźmi z wiary żyjącymi. I tylko w ten sposób jesteśmy w stanie iść dalej, zdobywać ten kraj, zdobywać inne kontynenty i mieć w ogóle, wiecie, dobre życie. Dobre życie. Dobre życie. Bez napięć, bez podniesionego kortyzolu, tak? Zdyscyplinowani, zaangażowani i wypoczęci. Zanim zaczniemy uwielbiać, módlmy się, przyjaciele. Rozpalcie swój wewnętrzny ogień. Wewnętrzny człowiek niech się uwolni przez wasze dusze i przez wasze ciała. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Ty, który jesteś jedynym celem naszego życia. Uwielbiamy Ciebie, Królu nasz, Panie nasz, Dawco życia. Ty, który jesteś życiem.
Ura sherele sea ya. Araba kata maserele. Ura bashira bakala la serele. Rika bashara la sedeme. Ura baba bashere sea. Araka bashete me herai. Ty, który dałeś nam siebie. Ty, który dałeś nam wszystko, bo dałeś nam siebie. Uwielbiam ciebie za to. Ura bashere hesila laya. Że w Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Już nam zostało dane. Już to otrzymaliśmy. To jest nasze. To jest w nas. Uwielbiam Ciebie za zjednoczenie z Tobą. Za zjednoczenie z Tobą. Uraka baszerebe hesyra laja. Uraba szereme syra. Potężny Boże. Potężny Boże. Stworzycielu nieba i ziemi. Uraka baszerebe hesyra laja. Uraba shiraba seteme. Uraka baszerele kila laj. Ura shirebe syra laj. Uraba baba baszere. Rozpal. 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 Obudź się. Obudź się. Obudź się. Obudź się, obudź się, obudź się. Uraka maserele meleja, arasie aramasetelej. Zaangażuj swoją duszę, zaangażuj swoje ciało. Uraba sherebesej, co mówi słowo? Że będziesz uwielbiać Pana z całej siły swojej, z całej siły swojej, z całej duszy swojej. Tak będziesz uwielbiać Pana. Ile masz siły, się pytam. Ile masz siły? Ile masz siły? Uraka baszere mechela saralaya. Araba sherezej. Swoim zaangażowaniem pokazujesz, jak kochasz. Uraba hesherezej. Jak jesteś wdzięczny. Uraba hesherezej. Ruszcie swoje członki. Nakaż swojemu ciału. Będziesz posłuszny. Będziesz uwielbiać mojego Boga. Będziesz uwielbiać mojego Boga, duszo. Nakaż. Wejdź w miejsce zarządu. Nie patrz, co było wczoraj. Nie zastanawiaj się. Obudziłem się zmęczony. Nakaż zmęczeniu odejść. Powiedz, jestem silny. Czerpię z generatora. Z ducha do duszy. Z ducha do ciała. Ura kaba shere lehelai. Ura shere me sere me le. Ura kaba shere behele le sera. Ura kaba shere malaya mahele lea. Ura kaba shere le sera lai. Uya bashere bekele hesira la. Ura kaka kama shere. Ere shire le sedele. Ere bebe shira maloyo mama. Ere bekia basaya. Ura bashere besele alaya. Ojcze, my aresztujemy teraz każdą myśl. Każdą myśl, która nie wywyższa Ciebie. Każda myśl, która nie jest skoncentrowana na Tobie, klęka teraz. Mówimy won. Won od umysłów. Won od umysłów. Won od umysłów. Ura kaba shere desa, ja mówię teraz oczyszczenie umysłów od intelektualnego rozumienia, oczyszczenie umysłów. Ura kaba shete behe habasa, ara shere melehe. Ura kaba shata masara lalae, ere behe rialae. Ura shere mesea, podnieś swój głos, podnieś swój głos, podnieś swój głos. Masz język po to, aby wywyższać Pana. Po to masz język, aby ogłaszać Jego dzieła. Po to masz język. Ora baszerele kelele hasalama. Ora szele beselelea. Ora baba baszere mechela. Ora baszia baba sede mechela. Araba szarabasa. Armia Boga. Armia Boga. Armia Boga. Ora kabaselele kelea. Uraba sherebeze, zbrojne ramię, zbrojne ramię, zbrojne ramię. Ora kaba sherebeke, arabasi, podnieś swoją głowę, podnieś swoją głowę. Pamiętaj, z kim jesteś zjednoczony i zjednoczona. Stój prosto. Uraba katabasze, reprezentujesz Boga, reprezentujesz Boga na ziemi. W Jego imieniu poselstwo sprawujesz. Zastępujesz Go na ziemi. Uraka baszere lechelelae. Risza baba basere lehe. Przeklinamy wszelką niemoc. Przeklinamy wszelką słabość. Uraka baszete besere lehe. Riba szara masatalaya. Uraba szere bechete beheszere lemetime. Uraba szira basara. Przejdź granicę bólu. Przejdź. Przejdź dalej. To nie chwilowe emocjonalne uniesienie. Przejdź dalej. Przejdź dalej. Ura kata basere mechele.
Rikasata ma sojo lohoto ma serebede. Ribashaya bakata ma hese. Ora kata basherele. Ora bashida basarama. Ora bashia ma hea malaya. Ora kata basherebese. Araka bashira basar. Rozwal wszelkie więzy, które kazały ci być bierne w modlitwie, bierne w uwielbieniu. Rozwal to przez wiarę teraz. Rozwal to, rozwal to, rozwal to. Powiedz, mam członki, aby uwielbiały Pana. Mam głos, aby uwielbiał Pana. Mam ciało i duszę, aby uwielbiały Pana. Ura kabaszere behesilala. Ura baszete mesilele. Ribaszaja basoto molo. Ura kabaszete besilele. Ora baba baba kere me hesere lehea. Riba shara basere le. Aba shete besere mehe. Ora baba bashete me keye mahasira mama. Ora bashete besere lehea. Ora bashete besere. Shira baba. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padłam na twarz, stary człowiek na zawsze już zgasł. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie ma dziś sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Słychać boski zew. Dzień podobny do dnia, jednak w duchu mym muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć, jak tak piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą, gdy śpię, wciąż wypełnia mnie twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery, powtarzasz mi już czas. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać. Wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy tej tłum, a ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok, miasto płonie od krzyków i klątw. Mówię do nich, że Bóg już naprawił ich śmiertelny ból. Przeklinam diabła sfery, niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery przez Ewangelii sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać
wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum, ty zbliżyłeś się tu mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padłam na twarz, stary człowiek na zawsze już zgasł. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie ma dziś sens. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. 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 Dzień podobny do dnia, jednak w duchu mym muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć, jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą, gdy śpię, wciąż wypełnia mnie twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery powtarzasz mi już czas. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Chwila prawdy i łez. Już wiem wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy tej tłum, a ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok, miasto płonie od krzyków i klątw. Mówię do nich, że Bóg już naprawił ich śmiertelny błąd. Przeklinam diabła sfery, niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery przez Ewangelii sens. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. 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 Chwila prawdy i łez. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Powiesz te słowa z wiarą swoją. Płynie w nas Jezusa krew.
siebie przez to słowo. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. A teraz ponieś diabła, który w tym tygodniu mówił ci: nie dasz rady, nie wyjdziesz z tej sytuacji, nie masz tego i nie masz tamtego. Spójrz na tą krew, która płynie w tobie. Spójrz, spójrz na tą krew. Jesteś nią zjednoczony. Ta krew życia, ta krew mocy jest w tobie. Spójrz na to teraz i zaśpiewaj jeszcze raz. Jeszcze raz. Adresując to do tej sytuacji, która cię blokowała w tym tygodniu. Uderz tym słowem w diabła. Uderz w mur, który chciał ci pokazać. Tego muru nie ma. To urojenie. To urojenie. To projekcja, którą on wyświetlił. To tylko film. Płynie krew. Jezusa krew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. 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 Zjedz to słowo, zjedz to słowo, zjedz je, zjednoż się z nim, zjednoż się z tym słowem. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Ojcze, dziękujemy ci za Golgotę. Dziękujemy ci za dzieło krzyża. Dziękujemy ci za twoje zmartwychwstanie. I dziękujemy ci za twój plan nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Ojcze, my podnosimy w Kościele istotę nowego narodzenia. Istotę nowego narodzenia. My proklamujemy, że wszystko, co stare, umarło. Wszystko, co stare, umarło i nie istnieje. Oto uczyniłeś rzecz nową. Uczyniłeś nowych ludzi. Nowych ludzi. Nowych ludzi. Siła nowego narodzenia. Siła nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Przeklinamy wszelką ciemność. Wszelką ciemność. Wszelkie demoniczne powroty do tego, co było kiedyś. Przeklinamy i zatrzymujemy. Zatrzymujemy teraz wpływ wszelkich duchów, które prowadzą człowieka do rozkwinek, że jest taki, jak był kiedyś, jak był w starym życiu. Uderz to krwią Jezusa. Uderz to twoją wiarą w krew, twoją wiarą w Jego zmartwychwstanie i twoją wiarą w nowe narodzenie.
Powiedz: jestem nowy, jestem nowy, nowy jestem. Ora baka basire bekeleya, ora basira baba baba seleya, riba la kata masete beseleya, ara bake sebe kebe silalaya, ora basete besira malaya, ara bashe beseleya laya, ora basete beseleya, riba shata basara balaya, ara bashiba sata balaya, ara bashete besera. Urabashi mata masere melea, Arabashi abasere besera, Arabashi da masere przyjaciele. Jedne z ostatnich słów, jakie Jezus powiedział, kiedy chodził w ciele po ziemi, kiedy powiedział do swoich uczniów, powiedział: ale weźmiecie, weźmiecie, jak przez wiarę, potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości Boga. Weźmiecie je przez wiarę. I co? I będziecie mi świadkami. Gdzie? Tam, gdzie żyjecie. I coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej będziecie się rozszerzać. Królestwo Boże zasadza się na mocy, a diabeł przychodzi z intelektualnym myśleniem. Nie dasz rady tego zrobić. Nie dasz rady tam dotrzeć. Nie dasz rady tam pójść. Nie zepniesz budżetu. Nie stać się na to. Masz, jeśli uwierzyłeś i wziąłeś przez wiarę, masz potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości. Pięciopak, pięciopak wryty w ciebie, jeśli go wziąłeś. On jest, ten pięciopak. To nie pięć browarów. To prawdziwy pięciopak. Pięciopak życia i mocy. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Uderz we wszystko, co cię blokowało. Blokowało. To ten pięciopak niech cię ciągnie w życiu. A nie namaszczenie innych ludzi. Ten pięciopak niech będzie źródłem mocy. O, ten pięciopak, masz go, masz go. Kto nie jest przyjacielem, was ochrzczony Duchem Świętym. Kto nie jest ochrzczony, to wyjdźcie tutaj. O, raba, sireba, kala, raba, hasyre, leja. Czy jest ktoś tutaj, kto jest nowonarodzony, a nie jest wypełniony, nie jest ochrzczony Duchem Świętym? O, raba, sireba, kala, raba, sireba, leja, masyre. O, raba, sireba, kala, raba, sireba. Rabashira bakala rabasara, kościele, módlcie się na językach teraz. Módlcie się. A wy, nie będę nakładał na was rąk. Weźcie przez wiarę. Weźcie przez wiarę to potęgę, siłę, moc, zdolności i możliwości. Bez biorę to teraz. Biorę to teraz. Biorę to teraz. Biorę to. Biorę to. Biorę to. Biorę to. Biorę to. Biorę to. Mów. Mów. Ora basze de beleja balaj. Ora basia balaja. Ara basia basze de leja. Ara basia basaja. Nieście ich modlitwą, kościele. Nieście ich modlitwą. Ora basie de bekeja. Weźmiecie. Weźmiecie, on powiedział. Weźmiecie. 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 Ora basia basze de leja. Ara baka basze de bekeja. Arabaka basira basere mreya, ora kata basere basere leheya, arabashia baba basere mreya, ora bashia basara, arababa bashia mwieszę słowo, ożywa w nich teraz, ora baka basere le, ereche szete basere leheya, ora basere basere, dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nastawiamy twarz, ora basere mreya, będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Czyli to czas, czyli to czas. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Jezus mi życie wieczne dał. Jestem jak wiatr.
Jeszcze z wiary języki ognia. Wykorzystam te chwile i komuś powiem w środku dnia, jak się chwyci zbawienia. Jestem sam, Jezusa znam. Dałeś mi szczęście, wiem, że tu wrócisz w pełni chwał. Rosnę, Panie, w Twym cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Powiedz, kwiecień jest mój. Kwiecień jest mój. Kwiecień jest mój! To jest mój czas! Mój czas! Wykorzystam tę chwilę! Nie będę czekać do maja! Nie zobaczę, co mi się przydarzy! Nie będę czekać na to! Wykorzystam kwiecień! Jestem pewien, że to mój czas! Dzisiaj jest mój dzień. Jutro jest mój dzień. Pojutrze jest mój dzień. Środa jest mój dzień. Czwartek jest mój dzień. I każdy kolejny dzień jest mój. Jest mój. Jest mój. Jestem tego pewien, pewna. Jestem gotowy. Wierzymy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz.
będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas, naszego dnia nas stawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas, naszego dnia nas stawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nas stawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tam ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Przyjaciele, to nie jest tylko nasz czas na zewnątrz, ale to jest też ten czas do wewnątrz teraz. Do wewnątrz też. Jeśli wiesz, że z czymś sobie nie radzisz, jeśli wiesz, że sobie nie radzisz, to jest ten czas. Czy wierzysz w to? Ten czas. Nie pójdziesz na zewnątrz, nie wypłyniesz na zewnątrz, jeśli nie uporządkujesz tematów wewnątrz. Ojcze, ja modlę się teraz o Kościół, który jest głową, a nie ogonem. O Kościół, który jest głową, a nie ogonem. Głowa, a nie ogon. Głowa, a nie ogon. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja przywracam teraz pierwsze podstawowe miejsca zarządu. Zarząd duszą, zarząd ciałem i zarząd językiem. O rabaszete bekelere halaya. Arabashiya basiya maleye mea. Arabashiya bakata basatalaya. Orabashete beserelea. Arabashi, miejsce zarządu. Miejsce zarządu. Zarządu językiem. Zarządu ciałem. Orabake shilalaj. Przeklnij lenia. Przeklnij lenia. Przeklnij go. Orakabashita bahasere meleaya. Arabakabashira basetelea. Przeklnij duszę, która relatywizuje prawdę. Relatywizuje. Wierzymy, że to ten czas. Nastawiamy twarz, idziemy na zewnątrz, ale jesteśmy tak silni, jak jesteśmy poukładani i silni wewnątrz. Orakabaszete mesire leheja. Nie zakrzyczymy tego, co jest wewnątrz, śpiewając, że idziemy na zewnątrz, że to nasz czas. Sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Sąd Boży tu się zaczyna. Chcesz wielkich rzeczy? Uderz w to, co do tej pory spychasz. Uderz w to, co usprawiedliwiasz. Słowo mówi, oddaj Bogu pierwociny. Oddaj Mu najlepszy czas. Oddaj wszystko, co pierworodne, co najlepsze. Oddaj, oddaj, oddaj. Chcemy prawdziwych rzeczy. Musimy żyć prawdziwie. Musimy żyć prawdziwie. Musimy żyć prawdziwie. Nie poniesie nas siła muzyki. Poniesie nas wewnętrzne życie. Wewnętrzne życie. Wewnętrzne życie. Wewnętrzne życie. Jeśli potrzebujesz gdzieś w czymś teraz uderzyć, nazwij to. Uderz to. Połóż rękę, nieważne. Powiedz, nie będę kręcić się wokół tej samej góry. Nie będę. To jest ten czas, gdzie nie będę się kręcić wokół tej samej góry. Nie będę się zastanawiać, kim jestem. Nie będę się wstydzić.
Urabashire bastelele mahayai. Rakabashira bastede melea. Ribashere besiralaya. Rakabashete besera. Moja mowa będzie tylko taka, jak mówi słowo. Tak będę mówić. Tak będę wierzyć. Tak będę funkcjonować. Tak będę szedł. I tak będę świecić. I tak będę nastawiać twarz. W ten sposób będę nastawiać twarz. Ojcze, ja modlę się o głębie zrozumienia tego. O głębie zrozumienia tego. O głębie zrozumienia. Głębie zrozumienia. Arakabashira baba baserelehea. Rzeczywistość duchowa nie znosi próżni. Wiecie o tym. Jeśli nie zajmiemy tego miejsca, to zajmie je ktoś inny. Ażeby je zająć tak, jak chcemy, musimy być gotowi. Ja teraz modlę się o głębokie zrozumienia tych słów. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Nie musisz się spinać. Wystarczy, że odwrócisz się od tego, co wiesz, że było kłamliwe, co było nieprawdziwe. Odwrócisz się. Urabashira baba basede mekelen mehalaya. Arashia maserelea. Jestem, mój Ojcze, gotowy. Ty mnie podniosłeś z piekła dna. Nie jestem sam, bo Jezusa znam. Dałeś mi szczęście tylko Ty. Wiem, że tu wrócisz w pełni chwa. Rosnę, Panie, w cieniu i ufam przeznaczeniu. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wracasz za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz.
Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, nadstawiamy twarz, ciągle trwać. Dziś wiemy, że to nasz czas. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Bo Jezus wróci za chwilę. Ojcze, Ojcze, dziękuję Ci, że nasze oczy skoncentrowane są na wieczności. Dziękuję Ci, Ojcze, za jeszcze większe zaangażowanie każdego z nas w szerzenie Twojego Królestwa. Ojcze, dziękuję Ci za głęboką świadomość, przeżywaną świadomość w Kościele, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. O rakaba szere mechasiralaya. Oczy skierowane na wieczność. Na wieczność. O kabashira maha seleleja. Ara kabashita baseleleja. Ojcze, ja usuwam jakikolwiek lęk przed prześladowaniami. Ja to usuwam, Ojcze. Oczy skoncentrowane na wieczności. Wdzięczne oczy. Po prostu idą. Wspominaj dzieła Boże w swoim życiu. Wspominaj. Wspominaj Jego dzieła. Wychwalaj Go przez to. Wspominaj to, jak Cię podniósł. Wspominaj to. I z tej perspektywy patrz na zgubionych ludzi. Z tej perspektywy byliśmy w tym samym miejscu. I każdemu z nas ktoś ogłosił Ewangelię. O każdego z nas ktoś się modlił wcześniej. O każdego z nas. Ojcze, ja modlę się i proklamuję, że jesteśmy zafiksowani na zaludnianiu nieba. Uwielbiam Ciebie, Ojcze. Uwielbiam Ciebie. Ojcze, rozpalamy jeszcze większy ogień. Jeszcze większy ogień do głoszenia Ewangelii. Rozpalamy go. Jeszcze większy ogień. Jeszcze więcej ludzi zaangażowanych bezpośrednio. Jeszcze więcej ludzi płacących życie. Jeszcze więcej. O rabasie te bestira laja maja. A rabasie rabasere bekele rahasira laja.
Nie odczuwasz tego pragnienia, a chcesz odczuwać? Połóż na sobie rękę i powiedz tak. Bo z każdego dnia, jak będę szedł czy szła spać, chcę widzieć tych, którzy giną. I jak się będę budzić rano, chcę widzieć tych, którzy giną. Co powiedział przed chwilą Michał. Gdy Michał się nawrócił, ja jeszcze przez jakiś czas, chyba przez blisko pół roku, nie byłam nawrócona. I dopiero później, gdy ja się nawróciłam, Michał mi powiedział, że modlił się o moje nawrócenie cały Kościół i kobiety na spotkaniach dla kobiet. Tego kościoła jeszcze nie było, więc to było zupełnie inne miejsce. Ale modlił się o to, ażeby Bóg posyłał do mnie robotników i ażebym ja spotkała się z Jezusem. I teraz zobaczcie to, co powiedział Michał, tak? Gdy idziesz spać, gdy kładziesz się, pomyśl o tym, pomyśl o tych ludziach. Pomyśl chociaż o jednym człowieku, o jednym, o dwóch, na ile masz wiary, na ile sięgasz swoją wiarą i zacznij się modlić o tego człowieka, żeby Bóg posyłał do niego robotników, żeby on się spotkał z Jezusem. Niech ma sny, niech ktoś do niego mówi, niech pragnie mieć z tobą kontakt. Weź jednego człowieka i obłóż go swoją modlitwą i wiarą. Patrzcie, ile nas tutaj jest osób. Jak każdy weźmie jednego i całą swoją wiarę ulokuje w tym, że będzie modlił się o jego nowe narodzenie, będzie posyłał robotników, to już się pomnożymy. Taką modlitwą i Michała postawą niezłomną wobec Bożych zasad ja zostałam ściągnięta dla Królestwa. Moje serce było otwarte, ale modlitwa tych ludzi otwierała drzwi i łamała przeszkody, posyłała do mnie robotników i niosła Michała w tym, żeby on wytrwał w swojej postawie świadczącej o Królestwie, bo ja strzelałam do niego z armaty. On do mnie o Królestwie, a ja z armaty. A jak kogoś dobrze znasz, to wiesz, jak trafić. O jednego człowieka, gdy idziesz spać, o jednego, stój w wierze o jednego człowieka. Przyjaciele, dzisiaj, kiedy ewangelizujemy więcej, diabeł próbuje przychodzić z takimi myślami. To nie ma sensu. Było 10 osób tam. Padało. To taka syzyfowa praca. W ludziach powstają wielkie wizje i pragnienia, ale później zderzają się z rzeczywistością, że było 15 osób i 15 na nie. Może nie ma sensu tego robić. Ale pamiętajcie właśnie te słowa. Ktoś nam głosił Ewangelię. Ktoś uratował nas. Bo w miejsce Jezusa poselstwo sprawował. Bo szłaś, szedłeś ze swoją głową, ze swoimi problemami, dojechany, dojechana i ktoś stał i mówił, że Jezus zapłacił za ciebie cenę i zmartwychwstał. Warto. 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 Jeśli ktokolwiek z was odczuwał w ostatnim czasie jakiekolwiek zniechęcenie i się w tym gubił, połóż rękę. Módl się teraz dalej. Jezu, ja wierzę, że jestem posłany do głoszenia Ewangelii. I staję w miejscu odpowiedzialności. Apostoł Paweł pod koniec swojego życia siedział w więzieniu. Ludzie go poopuszczali. Miał osobiste doświadczenie Jezusa. Pisał dalej. Nawet nie wiedział do końca, czy to czytają, czy nie czytają. Czy te listy dotrą, czy nie dotrą. Pisał. Bo był skoncentrowany na wieczności. Widział Jezusa. Nie żałował. Nie żałował. Wyszedł ze strefy komfortu. Wyszedł z tej strefy. W więzieniu był. Ludzie niezbudowani w wierze wywracali się, zostawiali go. Szedł dalej. Szukał. Tu jest przepływ życia. Tutaj dawał instrukcje. Co on widział, odchodząc stąd? Niewiele widział.
Tak jak ty możesz niewiele widzieć, rodząc zasiew, ale siewca wychodzi po to, aby siać. Jeśli będziemy rozumieli, przeżywali to, kim jesteśmy, jeśli będziemy przeżywali, to będziemy skoncentrowani na wieczności. Będziemy się czuli bezpiecznie. Żaden problem, w cudzysłowie, nie będzie w stanie nas zatrzymać. Żadna kłoda rzucona pod nogi. Powiedz, co to za zapałka? Sru! Chodzi o nas. Nie o nic innego. O nas. O nasze głowy. O nasze decyzje. O naszą indywidualną wiarę. Od tego, czy chcemy nadstawiać twarz za Ewangelię. Wiecie, wiele ludzi chce czegoś od Boga. Czegoś od Boga. Mam problemy finansowe, chcę ich nie mieć. Mam jakiś brak, chcę go zaspokoić. Proszę. Często o tym mówimy, ale co dalej? Co dalej? Co dalej? Czy jesteśmy gotowi nastawić twarz? Nie jesteśmy już dziećmi w wierze. Co to zasady? To są świadome decyzje, wiecie? Świadome decyzje. Świadome decyzje. Chciałbym, żebyśmy wrócili na sekundę jeszcze do tej piosenki. Jeśli... Dziś wiemy, że poczekaj, sekundę, jeszcze przerwę. Jeśli świadomie godzisz się na takie życie, świadomie, tak chcesz podporządkować wszystko i nadstawić twarz, to teraz śpiewaj. Jeśli natomiast nie chcesz, to nie śpiewaj. Nie róbmy duchowego sprzężenia. Nie róbmy religii, że mamy taką piosenkę. To jest proklamacja. Proklamacja wiary. I decyzja, jak żyć. Ale pamiętaj, że dajesz zgodę i przyzwolenie w ten sposób. Wystawiasz twarz. Wystawiasz twarz. Ci, którzy chcą, śpiewajmy. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nastawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Każdego dnia
Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas, każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Ojcze, my autorytetem Kościoła teraz zabezpieczamy decyzje tych, którzy je podjęli w tą stronę. Zabezpieczamy je, Ojcze. Zabezpieczamy. Ja modlę się teraz o mądrość w prześladowaniach, Ojcze. O mądrość i wytrwałość w prześladowaniach. Mądrość i wytrwałość. Ojcze, ja proklamuję teraz, że żadna z tych osób nie jest chwiejna jak chorągiewka. Ja mówię stałe umysły. Stałe, stabilne umysły. Stałe, stabilne umysły. Ojcze, ja zabezpieczam życie modlitewne tych ludzi. Zabezpieczam życie modlitewne. Niech osobista komora ulega wzmocnieniu, Ojcze. Mądrość i wytrwałość w prześladowaniach. Mądrość i wytrwałość. Ojcze, odpychamy wszelką głupotę. Wszelką głupotę robienia z tego cyrku. Odpychamy to. Ja mówię mądrość. Strategia z nieba. Strategia odbierana w komorze. Strategia odbierana w komorze. Pionierstwo. Pionierstwo. Pionierczy ruch. Pionierczy ruch. Pionierstwo. Pionierstwo. Nowe kierunki. Nowe kierunki. Wytrwałość i mądrość. Wytrwałość i mądrość. Stałe i stabilne umysły. Stałe i stabilne umysły. Stałe i stabilne umysły. Stałe i stabilne umysły. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. To nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Kochani, minęła godzina. Gdzie my jesteśmy w ciągu tej godziny? Jeszcze nie zaczęliśmy dobrze uwielbienia. Jesteśmy tutaj w ciele, ale głowy wielu z nas są gdzieś zupełnie indziej.
Jesteśmy w miejscu rozprężenia. Potrzebujemy skupić się. Zacząć od początku. Przyszliśmy po to, żeby uwielbiać Boga. Przyszliśmy po to, żeby spotkać się z Nim sercem do serca. A w wielu głowach krążą różne myśli. Jesteście tu tylko ciałem, ale nie jesteście tutaj. Swoją głową i swoim sercem. Śpiewacie piosenki. Ale tu nie chodzi o tylko słowa, tu chodzi o przeżywanie tego, co śpiewacie. Z sercem do serca. Żebyśmy mogli pójść dalej, musimy się cofnąć. Ustawimy raz jeszcze tutaj porządek Boży. Zaczniemy od początku. Minęła godzina, ale zaczynamy od początku. Teraz proszę tutaj kilku wstawienników. Tadzio, Norbi, Anita, Iza, Ninka. Módlcie się przeciwko wszelkiemu chaosowi. Wprowadzajcie porządek Boży. Basia, chodź tutaj do nas. Przemek, ja mam do ciebie prośbę. Usiądź za perkusją, ale wal w bębny prostym rytmem. Nie wydziwiaj. Ura sabara la raba szaku turulu roba se. Ura ma patasa furu busza tarama. Ura ma szakata rama sefery. Lefa tiri, my przeklinamy w imieniu Jezusa wszelkie rozprężenie. My w imieniu Jezusa przeklinamy wszelki chaos. My w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkim rozproszeniem, nad wszelkim zamętem. Przez moc imienia Jezus wszelki chaos odchodzisz od umysłów ludzi na tym miejscu. Ja w imieniu Jezusa wprowadzam tutaj porządek Boży. Ja mówię porządek Boży. Ja mówię porządek Boży. Ja mówię porządek Boży. My wprowadzamy tutaj ponownie Boże plany, cele i dążenia. Boże plany, cele i dążenia. Boże plany, cele i dążenia. Ura basza karabosu. Wszelki chaos odchodzisz. Wszelki zamęt odchodzisz. Wszelkie rozproszenie odchodzisz od umysłów ludzi. My mówimy skupienie umysłów. Skupienie umysłów. Skupienie umysłów. Skupienie umysłów na mocy imienia Jezus. Wszelki chaos odchodzisz. Wszelkie zaciemnienie odchodzisz od umysłów ludzi. Wszelka ciemność odchodzisz w imieniu Jezusa. Ja teraz w imieniu Jezusa mówię. Wszelka ciemność odchodzisz na mocy imienia Jezus, wszelka ciemność odchodzisz z tego miejsca. Rosza katarabusu, ura masze ferebese, roka safa labesi, loko safa ramapidiri. Wyprowadzamy tutaj Boży porządek do każdego umysłu. Mówię Boży porządek, lacha sihila, lacha saholu, locha shihi bita baraba sotoro, reba safa toro lorobata. Rema szów do roboty. Boże plany, cele i dążenia. Boże plany, cele i dążenia. Boże plany, cele i dążenia. My mówimy jedność. My mówimy jedność w duchu. My mówimy jedność myśli. I mówimy jedność wiary. I mówimy jedność zdania. Na moc imienia Jezus. Porządek Boży. Porządek Boży. Porządek Boży. Rosa para raba ta bururu roba sze. Roko sakarala rama szatara. Uraba seferebe szata. Uraba safare lerebe shifiri. Reka sokotorolorowa safaraba sza. Leke sefti bilibi siri. Módlcie się, nie bądźcie bierni. Módlcie się, nie bądźcie bierni. Módlcie się, nie bądźcie bierni. Módlcie się na językach. Rozpalajcie ogień. Rozpoczynamy uwielbienie. Rozpoczynamy od początku. Falaba sifti libitiri. Zdejmijcie wszelki ciężar. Zdejmijcie wszelki ciężar. Wszelki grzech, który was osacza. Raba szuku robo se. Raba sapa raba ti. Nie jesteśmy tu po to, żeby odwalić religijne spotkanie. To jest uwielbienie dla Boga żywego. Raba safu lobo she. Raba sakatara mu. Robo seferebe shi. U raba safa la raba sa. U raba seferebe shi. U raba shakatoro lorobatiri. My mówimy Boże plany, cele i dążenia. Bierzemy autorytet nad wszelkim rozproszeniem. Wycofujesz się. Wycofujesz się. Wycofujesz się. Wycofujesz się z umysłów ludzi. My mówimy wolność do umysłów ludzi. My mówimy wolność do ich umysłów teraz. Na moc imienia Jezus. Huko bosza tarala rabasa. Roko szoko torolo robasi. Mówimy skupienie umysłów. Skupienie umysłów. Skupienie umysłów. Haba szaka rabasa. Roko szoko rolo robasa. Ura ma teveresi. Ura ma seferebata. Ura me szaka tarabasu furu. Odchodzi wszelki ciężar. Odchodzi wszelki ciężar. Spada z ludzi teraz wszelki ciężar. Spada ludzi wszelki ciężar. Wszystko to, co zniewalało ich, nie pozwalało iść w uwielbieniu. My teraz to rozwalamy na moc imienia Jezus. Rozwalamy to na moc imienia Jezus. Sakatushu toro, rakashakotoro.
Toro, Raka Shaka Tora, Raba Shata Raba Soboro, Ora Mashake Rebesi, Ora Bashata Rala Rabasa, Ora Mashaka Tara Rabasu, Leha Shibiri Baba Santo, Ora Matanda La Rebasi, La Satiri. Kto tu jest? Jaka jest to? Przemek, przestań na chwilkę. Osoby, które macie myśli depresyjne, powroty depresyjne, stany depresyjne, osoby, które macie lęki, głównie zlokalizowane w brzuchu, na zasadzie rozstrojenia żołądka i tak dalej, tak reagujecie, jeżeli chodzi w ogóle o jakieś stresy i tak dalej. Jeżeli ktoś jest taki, czyli stany depresyjne i stany lękowe, jeżeli ktoś tu jest taki, to wyjdź tutaj do przodu. Michaś, czy będziesz mógł się pomodlić o takich ludzi? Jeżeli ktoś tutaj taki jest, to niech wyjdzie do przodu. A my módlmy się dalej. Na językach. Urosa barala raba szatara. Rabaka sira malaya machele ya raya. Uraba szaraba sira maleje. Rakaba szaraba sereleja ma. Uraba sira basete mekele raha saralaya. Rabaka basira baserele kele raba salama sara. Uraba sira baserele sera. Bokuta. Od tego się zaczyna. Deko satera la paramasha, era la haso kotoro loro doro kolobasha, hurikate la ketesi torolo, ore le heshe ketese tere le pere maka, yoko toso kotoro lo toro sho, ne di kora la kara basilela, tchili akure reke la barara orle reke diriara, ele la har kolo luer. Jesteś moim kwiatem, kwitniesz cały czas, zachwycam się tobą. Zachwycam się tobą. O raka szaraba sereleja, araba szerebe seralaja maja, araba szedebe kelereba sarala sara. Stare przemieniało. Wierzę. Stare przemieniało. Jaki jesteś, powiedz. O raka szaraba sara, co cię... O raka szaraba sereleja! Przekinam teraz wszelką swoją myśl. Przekinam cię diabłem, który w jakikolwiek sposób terroryzuje się. Przekinam cię teraz nie. Że modliłam się i Bóg pokazał mi różne sytuacje, trudne, które wydarzyły się w moim życiu. Ja dzisiaj przysięgam, nie pamiętam żadnej z nich, ale wtedy zobaczyłam je bardzo wyraźnie. To były sytuacje, które będą konsekwencją tego, że ja zdecyduję się na poważnie z Bogiem. I Bóg zadał mi pytanie, czy chcesz? I ja wiedziałam, że to pytanie jest bardzo na poważnie. I odpowiedziałam, chcę.
Miewałam różne momenty na mojej drodze, ale jestem na tej drodze i na niej zostanę. Upadałam, ale za każdym razem wstałam, bo chcę, bo chcę. Ostatnio, jak wydarzają się trudne sytuacje, przypomina mi się to, tego chciałaś, okej, luz, tego chciałam. Jeżeli chcesz, to nie jest kwestia jakichś nie wiadomo jakich cudów. Jeżeli chcesz, to teraz zaangażuj się w uwielbienie. Jeżeli ty chcesz na poważnie z Bogiem, to teraz zaangażuj się w uwielbienie. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za. Jeżeli naprawdę chcecie, nie przekrzyczcie. Każdego dnia nadstawiamy twarz głośniej. W tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za. Czujesz, tym głośniej śpiewaj. Dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za chwilę. Dziś wiemy, że to nasz czas. Każdego dnia nadstawiamy twarz. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać, bo Jezus wróci za. Jesteś.
chwała. Jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jesteś Bogiem, Tyś na wieki jest. Uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jest Bogiem, Tyś na wieki jest. Uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała, chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała, chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała, chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem, przed Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jesteś Bogiem, Tyś na wieki jest. Uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała, chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu chwała, wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Wiecie co? Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jesteś Bogiem, Tyś na wieki jest. Uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała, chwała,
już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka chwała, wszelka, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Chwała, chwała,
chwała Tobie, Jezu, chwała, chwała, chwała Tobie, Jezu, chwała. Ojcze, my deklarujemy, chwała, że uwielbimy Ciebie w swoim życiu. Nie piosenką, ale sercem. Nie piosenką, ale naszym życiem. Ty jesteś godzien. Ty jedynie jesteś godzien wszelkiej czci i wszelkiej chwały. Dawco życia. Ty, który jesteś źródłem życia. Shirabasera malaya. Przywlekłeś nas w białe szaty. I powiedziałeś: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie. Bądźcie inni niż ten świat. Inni. Wyróżniajcie się tak, jak ja się wyróżniałem. Nie inaczej. Tak, jak ja się wyróżniałem. Uczyniłeś nas światłością świata. Złożyłeś odpowiedzialność. Wyposażyłeś i posłałeś. Powiedziałeś: idźcie i głoście. Idźcie i czyńcie. Czyńcie uczniami. Chorych uzdrawiajcie. Niewolonych uwalajcie, uwalniajcie. Dałeś nam wzór, dałeś nam przykład, jak żyć. Pokazałeś nam i powiedziałeś: idźcie, teraz wy, teraz wasza kolej. Ja idę do Ojca. Patrzcie we mnie. Patrzcie w wieczność. Ale chodźcie po ziemi. Działajcie po ziemi. Arabaśila. Bądźcie niewinni jak gołębice. Miejcie święte intencje. Miejcie czyste serca. Ale bądźcie chytrzy i przebiegli jak węże. Chytrzy i przebiegli. Bądźcie cwani. I miejcie niewinne serca. A biała szata, którą nosicie, niech przyświeca ludziom na tej ziemi. Niech wasza inność będzie widzialna. Niech wasza inność bije od was, gdziekolwiek jesteście. Czy siedzicie, czy śpicie, czy mówicie, czy pracujecie. Niech bije od was moje światło. Niech bije od was prawda. Niech tryska od was życie. Z wszystkiego się cieszcie. Z wszystkiego się radujcie. Oto jestem z wami. Oto jestem. Nigdy was nie opuszczę. Nigdy was nie zostawię. Choćbyś szedł ciemną doliną, jestem z Tobą. Jestem z Tobą. I pamiętaj, zwyciężyłem świat. Zwyciężyłem. Świat Ci nie zagraża. Świat jest zwyciężony. Człowiek Ci nie zagraża. Nikt Ci nie zagraża. Diabeł Ci nie zagraża. Został pokonany. Został rozbrojony. On tylko kłamie. Tylko kłamie. Tylko ferment sieje. Patrz we mnie. Jestem źródłem życia.
Jestem Twoją inspiracją. Jestem Twoim natchnieniem. Jestem Twoją mocą. Umarłem za Ciebie. Umarłem za Ciebie i dla Ciebie. Abyś już nigdy nie dostąpił śmierci. Wstań, synu mój i córko moja. Wstań. Wstań. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna. To ja Cię zrodziłem. To ja Cię stworzyłem. Patrz na mnie. Zamieszkałem w Tobie. Nie jestem daleko. Nie jestem w przestworzach. Upodobało mi się zamieszkać w Tobie. Upodobało mi się zjednoczyć się z Tobą. Już nie ma podziału ja i Ty. Już nie ma podziału. Już nie ma podziału. Przekieruj swoje oczy. Przekieruj swoje myśli na wewnętrznego człowieka. Skup się na nim. Skup się na wieczności. Skup się na swoim nowym narodzeniu. Nie daj się okraść z tego, co się wykonało, kiedy narodziłeś się na nowo. Nowe narodzenie to nie jest akt historyczny, tak jak moje zmartwychwstanie nie jest aktem historycznym. Moje zmartwychwstanie jest dzisiaj i Twoje zmartwychwstanie jest dzisiaj. Twoje nowe narodzenie jest dziś. Jest dziś. Ono jest wciąż żywe. Tak jak moja krew, która Cię posila, która Cię wzmacnia, która Cię zaopatruje. Krew, która niesie życie. Patrz na mnie. Patrz. Patrz. Synu mój, córko moja, powołałem Cię do królowania według mojego królestwa. Do królowania. Weź berło moje. Weź berło. Weź berło prawdy. Berło prawdy. I załóż koronę swojej tożsamości. To insygnia Twojej władzy. Insygnia mojego powołania. Berło prawdy. Korona tożsamości. Przyodziany jesteś w miecz słowa. Ale pamiętaj, kiedy widzisz berło, jesteś świadomy swojej korony. Wystarczy, że otwierasz usta. To nimi budujesz. To nimi kreujesz. To nimi tworzysz. To nimi niszczysz przeciwnika i jego dzieła. To nimi odbierasz teren diabłu. Nie garb się. Nie garb się.
wyprostuj się. Nie garb się, moja przyjaciółko. Wyprostuj się. Z dumą patrz na mnie. Z dumą. I idź. Niczego się nie bój. Niczego się nie lękaj. Idź. Bo ja cię posyłam. Po prostu idź. Idź i zwyciężaj. Idź i świeć. Idź i ratuj. Idź i uwalniaj. Idź i kochaj. Tak jak ja cię umiłowałem. Tak jak ja. Idź i kochaj. Wejrzyj wewnętrznego człowieka. Wejrzyj w niego. Zobacz, jaki jesteś. Sali ktoś, kto nie oddał życia Jezusowi i kto chce się pojednać z Nim teraz. Czy jest ktoś taki dzisiaj? Decyzja życia. To najważniejsza decyzja życia, jeśli nas oglądasz w tym momencie, a nie jesteś pojednany, czy pojednana z Bogiem. Chcę ci powiedzieć, że nie musisz walczyć. Nie musisz się spinać. Nie musisz spełniać oczekiwań innych ludzi.
Nie musisz zasługiwać. 2000 lat temu Bóg zszedł na ziemię. Urodził się w ciele jako Jezus. Wyrzekł się bóstwa przez ten czas, jak żył tutaj na ziemi. Żył jako człowiek. Przeżył je, nie popełniając żadnego błędu. I postanowił zapłacić za ciebie cenę. Każdy człowiek, ty, ja wcześniej, każdy człowiek zasługiwał na śmierć, dlatego że żył niezależnie od Boga. Niezależnie. Że jego ego panowało w życiu. I on, Jezus, 2000 lat temu postanowił umrzeć za ciebie, abyś nie musiał umierać. Abyś nie musiała umierać. On umarł. Wziął na siebie winę i karę, która była należna tobie i mnie. A następnie zmartwychwstał w ciele. Pokonał śmierć. Rozbroił tego, który poprzez śmierć trzymał w szachu ludzi. Rozbroił go. Pokonał go. Dzisiaj, kiedy uwierzysz to, że On umarł za ciebie, Jezus, i że zmartwychwstał w ciele, kiedy wezwiesz Jego imienia do swojego życia, będziesz zbawiony. Zostaniesz obywatelem nieba. Spotkasz się z Nim w duchu. Narodzisz się na nowo. Zaczniesz nowe życie i nigdy nie umrzesz. Amen. Życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Halleluja. Król na wieki, mój Zbawiciel. Jezusa krew nie zawiedzie mnie. 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 Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me, Jeszua. W dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym, Jeszua. Miłość
miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me, Jezua. W dniu, gdy świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym, Jezua. Alleluja! Alleluja! Król na wieki, Bóg Zbawiciel. Jezusa krew nie zawiedzie mnie. 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 Nowe życie mam. Mam. Nowe życie mam. Miejsca, które nie jest pod mocą twojej krwi. Nie ma, nie, nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie, nie ma pod mocą twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą twojej krwi.
pewnie miejsca, które nie jest pod mocą Twoich krwi. Nowe życie, nowe życie mam, mam, mam. Nowe życie mam. Jak się cieszysz? Mam, mam, nowe życie mam. Mam, mam, nowe życie mam. Które nie
będzie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Ja. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Flagi jedna góra, jedna wyżej. Tak, żebyś rozdykał. Pod mocą Twojej krwi. Zrób coś przeroczego. Przejdź całym sobą przez krew Jezusa. Pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nowe życie mam, 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 mam. Nowe życie mam, mam, mam. Nowe życie mam, mam, mam. Nowe życie mam. Życie mam, 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 mam. Nowe życie mam, 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 mam. Nowe życie mam, mam, mam. Nowe życie mam, mam, mam. Jeszua, w dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życiem swym. Jeszua, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me. Jeszua, w dniu, gdy w świat wkroczyłeś mój, swoją krwią obmyłeś mnie, wypełniłeś życie swym. Jeszua, hallelujah, Króla jest na wieki. Hallelujah.
Jezusa krew nie zawiedzie mnie. 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 Nigdy. Jezusa krew nie zawiedzie mnie. 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 Nie ma we mnie miejsca. Nie ma. Ora shira malaya. Ora la arteria sosira. Bardzo kocham Cię, Boże mój.
Chrysta tu. Ja uwielbiam święte imię Twe, Boże mocy. Bezpośredni dostęp do tronu. Że możemy przebywać przed tym tronem. Przez Twoją krew, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Boże mocy. Boże majestatu. Twoja jest władza, Twoje jest królestwo. A my jesteśmy Twoi. Należymy do Ciebie.
Wszystko Ci zawdzięczamy. Tobie, Jezus. Jesteś wszystkim tym, co mamy. Jesteś wszystkim. Zanurzamy się w Twoją obecność. Uzdrowieńcza moc krwi. Wypełnij teraz to miejsce. Po prostu połóż rękę. Chwilę z Tobą. Za każdy szept. Za każdą ciszę. Za każde słowo. Za nasze poczucie bezpieczeństwa. Za radość, która nas wypełnia. Za to, że nam się chce. Posilaj się każdego dnia Jego obecnością. To jedyne źródło wszelkich witamin i minerałów duchowych, duszewnych i cielesnych. Posilaj się. Ważna i ważna. To wszystko dla Ciebie. Dzieło krzyża było dla Ciebie.
zawsze i tak, aby jak najwięcej czasu spędzać u Jego stóp, w miejscu najświętszym. A potem biegnij. Zabijaj wroga. Nie bierz jeńców. Bądź bezwzględny dla diabła. Jak go wytniesz, siej życie i wracaj do miejsca najświętszego. Bądź tam cały czas. Niech twój umysł przenika głębokie poczucie odpocznienia, sensu, miłości, wartości.